Na cztery łapy. Audycja o czworonogach, które szukają domu. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Na cztery łapy. Anna Walijewska-Maksymowicz, Fundacja Zwierzęta Niczyje. Dzisiaj chcielibyśmy Państwu pokazać, jak wygląda nasze codzienne życie w fundacji i z czym się tak naprawdę najczęściej mierzymy. Przede wszystkim mamy dwa kontenery, co będą mogli Państwo zobaczyć na materiale filmowym, w których zamieszkują w jednym cała gromada kotów. Kotów w różnym wieku, kotów, które szukają dobrych domów, czasami przychodzą właśnie okres taki, kiedy są leczone, ale też mamy aktualnie w kontenerze mamę z bardzo malutkimi kotkami, która potrzebuje dużo spokoju, ciszy, żeby wykarmić młode i żeby w przyszłości miały szansę znaleźć dobre domy. Także zachowujemy tutaj też taką szczególną ostrożność, bo też wiemy właśnie, że małych kotów nie należy dotykać. Właściwie zostały wyrwane z takiego środowiska, gdzie dzieci, zachwycone tym, że mamusia urodziła malutkie kotki, bardzo szybko wzięły je na ręce, co niestety skończyło się fatalnie. Dlatego pozostała rodzina jest tutaj zabezpieczona i czeka na swoją szansę. Kontener koci to jest kontener, który tak naprawdę cały czas jest pełny, zmieniają się tylko lokatorzy. Czasami pozostaje ktoś na dłużej, takim przykładem jest właśnie nasz kotek Techno z Parku Naukowo-Technologicznego, który leczony, wykastrowany, miał operację ogonka, którego też zresztą mogliście Państwo zobaczyć w którymś z odcinków. Natomiast Techno jest kotkiem, którego bardzo mało jest pytań o niego. Może właśnie też dlatego, że ten ogon jest jeszcze taki nieurodziwy tak naprawdę. Chociaż już powoli gdzieś tam zarasta. Właśnie tutaj przyszedł Techno prezentować się i zachęcać do tego, żeby ktoś go po prostu pokochał. Drugi kontener, który będziecie mieli Państwo okazję zobaczyć, zamieszkuje mama ze swoimi szczeniaczkami. Była to też mama maluteńka, a szczeniaki tak naprawdę dopiero pojawiły się na świecie, kiedy do nas trafiły. Jeden jest już w domu stałym, jeden jest w trakcie leczenia, a jeden jest wciąż właśnie też do adopcji, szuka fajnego domu. Fajna, cudowna, czarna kulka, która zachęca do tego, żeby go pokochać. W przedsionku drugiego kontenera jest jeszcze kotka w takiej trochę izolacji, bo ta kotka też wymagała leczenia i specjalistycznej opieki. Dobra wiadomość jest taka, że dla tej cudownej koteczki z długą sierścią jest już tutaj, szykuje się dom. Zawsze się z tego cieszymy. Przede wszystkim dlatego, bo wiemy, że jedno zwierzę zwalnia miejsce i możemy pomagać dalej i możemy przyjmować kolejne zwierzęta i możemy ratować. Tak naprawdę telefony dzwonią z różnych miejsc, czasami nawet z różnych miejsc Polski. Oczywiście staramy się pomagać jedynie w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, ale telefonów jest cała masa. Mamy też dwa kojce. W jednym mieszka dziadek, bohater ostatniego odcinka Na cztery łapy, a drugi jest to kojec tak naprawdę zamieszkiwany przez bandę szczeniaków. I ta banda jest wymienna, ponieważ cudowne zdjęcia robi nasza fotografka Marta i dzięki niej jest też masa adopcji, dzięki niej te psy mają szansę na to, żeby znaleźć właśnie kochające domy. I tak też się dzieje. Domy oczywiście sprawdzamy, odwiedzamy, a jeśli nie, to też są takie grupy na portalach społecznościowych. Jeżeli pies na przykład jedzie, nie wiem, gdzieś w Polskę i tam szukamy kogoś, kto jest w stanie, nie wiem, sprawdzić dom w Poznaniu, we Wrocławiu, czy jeszcze gdzieś dalej. Także zawsze sprawdzamy, zawsze podpisujemy umowy, zawsze dajemy zwierzęta zabezpieczone. Jeśli to jest zwierzę dorosłe, to często wysterylizowane, wykastrowane. Jeśli zwierzę jest jeszcze małe, no to wtedy zobowiązujemy właściciela do tego, aby zadbał o zwierzaka. Dlaczego? Dlatego, że smutna rzeczywistość jest taka, nawet teraz mamy kolejne zgłoszenia o pieskach, o miotach całych, które są właśnie na terenach gdzieś tam, gdzie pracują takie maszyny ciężkie, gdzie suczka urodziła w jakiejś jamie i tak naprawdę czekamy, aż nasze zwierzęta, które tutaj aktualnie są, pójdą gdzieś dalej, pójdą do domu właśnie po to, żebyśmy mogli przyjąć kolejne stadko pod swoją opiekę. Nie zawsze się to udaje. Nasz teren, który tutaj dzierżawimy, nie jest jakiś rozległy, natomiast na pewno To, co jest ważne tutaj dla zwierząt, one mają kontakt z człowiekiem dwa razy dziennie. Staramy się tutaj być, jesteśmy tutaj dwa razy dziennie, mamy swój grafik dyżurów tak naprawdę i wpisujemy się tam. Czasami idzie to mozolnie, bo tych rąk do pracy ciągle brakuje.
rąk do tego, żeby sprzątać właśnie te kontenery, żeby znaleźć czas na zabawę z naszymi właśnie podopiecznymi. I dlatego jeśli ktokolwiek wahałby się, to mam nadzieję, że ten materiał go przekona do tego, że warto pomagać, że warto tutaj z nami być, tworzyć taką drużynę. Bywają naprawdę trudne momenty, kiedy pieski wracają, czy kotki z adopcji, kiedy ktoś właśnie, nie wiem, zupełnie nieopatrznie zdecyduje się na posiadanie pupila. Tak też się zdarza i są momenty, kiedy my też jesteśmy zdruzgotane, kiedy naprawdę jest nam bardzo źle, ale jednak ten cel, pewnie około 200 adopcji rocznie, to jest takie coś, co sprawia, że chcemy, tak? Bo wiemy, że te zwierzęta jako numer w schronisku zginęłyby bezpowrotnie, a u nas mają imiona, mają osobowość, my znamy tę osobowość i możemy o niej opowiedzieć przyszłemu właścicielowi. Dlatego zachęcamy serdecznie do wolontariatu. Można nas znaleźć właśnie na Facebooku, można się z nami skontaktować telefonicznie albo przez adres mailowy zwierzęta.niczyje@gmail.com. Wszystkie ręce do pracy są mile widziane, szczególnie ludzie, którzy są zmotoryzowani, żeby mogli tutaj po prostu dojechać, bo to jednak jest kawałek. Dziękuję ślicznie za dzisiejszy odcinek, za to, że mogliście Państwo gościć tutaj w naszych Włościach i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.